Witam Was, moi drodzy, w trzecim odcinku z serii Sebaso Garage. Dzisiaj zabiorę Was na przejażdżkę, podczas której opowiem o 14 latach spędzonych wspólnie z Renault Megane drugiej generacji. Zapraszam na film. Trzeci odcinek, trzeci samochód, czyli dzisiaj chciałbym zaprosić Was na moją opowieść o 14-letniej przygodzie z Renault Megane 2. Przygodzie, która zaczęła się, można powiedzieć, dla mnie z tym samochodem od tego murka, bo po tygodniu, od kiedy moja mama go odebrała z salonu, wracając z randki z moją ówczesną dziewczyną, tu już pod garażem zawadziłem o ten murek, no i niestety uszkodziłem błotnik i zderzak. Więc tak z przytupem można powiedzieć, że zaczęła się moja historia, a w tym wszystkim najgorsze jest to, że miesiąc wcześniej, wracając z serwisu, już nie wchodząc w szczegóły, wysadziłem silnik w Astrze G, która była poprzednikiem tego samochodu. Więc, no, tak bywa. Zaraz Wam pokażę bliżej tę szkodę, bo jeszcze przez te 14 lat nigdy nie została naprawiona. No i tak jak Wam mówiłem, to jest ta szkoda. Przez 14 lat nigdy nie została naprawiona. Tu trochę wyszła taka powierzchowna rdza, ale to już parę lat temu i nic się z tym nie dzieje, także francuskie samochody mają dobre zabezpieczenie antykorozyjne, czego moja Megi jest świetnym przykładem. Siostra, ja pamiętam, że tu był zderzak uszkodzony. Ty coś kombinowałaś, jak mama jeszcze jeździła tym samochodem. Skoro jest odcinek o Megane, to nie może zabraknąć testu bazy. Testu, który tak naprawdę został zainspirowany tym samochodem. Opowiadałem Wam o tym w pierwszym odcinku z B-klasą, że kiedy przyszliśmy do samochodu z naszym dopiero co urodzonym synem i próbowałem wpiąć tę łupinę tyłem do kierunku jazdy, no to okazało się, że muszę fotel kierowcy trochę przesunąć, bo jednak miejsce zostawione nie było wystarczające na tyle, żeby to wpiąć. Później uzmysłowiłem sobie, że w sumie baza z łupiną tyłem do kierunku jazdy tak naprawdę odzwierciedla wystarczającą ilość miejsca dla dorosłej osoby w tylnym rzędzie siedzeń. Dlatego uważam, że ten test jest dosyć obiektywny pod tym względem. No a jeżeli ktoś uważa inaczej, to trudno. Meganka zdała go warunkowo, tak jak Lexus, no bo no niestety musiałem się przesunąć i nie była to pozycja, w której bym dłuższy odcinek mógł przejechać. 14 lat to dość długi okres, zarówno w życiu człowieka, tak jak i w życiu samochodu. Niektóre samochody po tym czasie już dawno przechodzą do historii, ten jeszcze jeździ. Przez te 14 lat nigdy nie wydarzyło się nic takiego, żeby ten samochód stanął w drodze, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Bo naprawdę, owszem, były usterki, ale nigdy nie spowodowały one, nigdy nie wydarzyły się po pierwsze w trasie, a po drugie nigdy nie spowodowały one zatrzymania tego samochodu. Były to typowe usterki, jakie tutaj w przypadku tego modelu po prostu występują. Nie są one w sumie drogie w usunięciu. Zazwyczaj są trochę irytujące, ale tak jak mówię, nigdy nie powodują wyłączenia samochodu z ruchu. Mówiąc typowo usterki, miałem na myśli na przykład to, czyli awarię zwijacza airbagu, czy tam taśmy, whatever. Tak, użytkownicy tego modelu, którzy jeżdżą nim trochę dłużej, na pewno raz to robili. W tej chwili 4 lata już jeżdżę z nowymi manetkami, bo tak naprawdę to występuje tylko jako komplet, bo awaryjne jest ta część, natomiast występuje to jako komplet. Nie do końca te aktualne manetki są takie jak były, bo mam na przykład w prawej tempomat, ale wszystko działa. Innych na ten moment, kiedy to było zakładane, nie było. Takie mi założyli w serwisie. Podobno teraz jest problem z tym i nie jest to tak już łatwo dostępne. Ja za to zapłaciłem chyba coś koło 700 zł niecałe. 5 lat temu.
czy 4. Mojej Meganki nie dopadła typowa usterka tego modelu, czyli pad tych fajocewek. Pewnie za sprawą tego, że jest to już wersja poliftingowa i te cewki są nie Sagema, a Beru. Aktualnie świece, które tutaj są zamontowane, mają około 90 tysięcy przebiegu i były wymieniane w 2011 roku, więc już by się przydało to zrobić, ponieważ czuję pod butem, że czasami ten zapłon nie jest idealny, więc jest to na pewno jedna z rzeczy do roboty w najbliższym czasie w tym samochodzie. Delikatne jest też tutaj zawieszenie i tak naprawdę, o ile przez 100 tysięcy nie działo się nic, tak przez ostatnie 50 trochę rzeczy w przednim zawieszeniu zostało wymienionych, no ale też polskie drogi przez te 14 lat nie należały do idealnych. Są coraz lepsze, ale no niestety, idealne, do idealnych im jeszcze wiele brakuje. Więc uważam, że i tak jak na dość tanie auto segmentu C, to zawieszenie się źle nie zachowało pod względem takim eksploatacyjnym i nie naczerpnęło budżetu zbyt mocno. Z takich niespodziewanych usterek, które tutaj miały miejsce, no to w 2014 roku padł rozrusznik i trzeba go było zregenerować. Całość chyba się zamknęła w kwocie z, już nie pamiętam, 300 zł. I od tej pory chodzi i nic się z tym nie dzieje. Wymieniałem też akumulator, też już chodzi z 6 czy 7 lat. Zamontowałem też firmy, która dawała tutaj w przypadku mojego egzemplarza na pierwszy montaż akumulator, także wszystko dalej jest tak, jakby wyszło z fabryki. Przez cały okres eksploatacji dwa razy był wymieniany rozrząd tutaj. Za pierwszym razem kolega, który mi to robił, nie wymienił koła zmiennych faz rozrządu, tak zwanego KZFR-u. I w sumie dobrze zrobił, bo dopiero za drugim razem, w 2017 roku, przy zmianie rozrządu zostało założone nowe koło. No i to koło, niby oryginał, ale zaczęło mi stukać jakiś czas temu i się okazało, że pomogła wymiana oleju. Zastosowałem Elfa 0W40, tam 900 SFX czy coś tam, nieważne. Pojeździłem trochę i na świeżym oleju faktycznie ten KZFR przestał stukać. Czasami się teraz potrafi rano odezwać, ale generalnie ta usterka jakoś została usunięta, powiedzmy takim. Także naprawdę, jeżeli macie, nie zaniedbujcie wymian oleju w tym silniku. Ten moduł jest bardzo wrażliwy na to, żeby był świeży olej i żeby jego stan też był bardzo wysoko. On lubi naprawdę być na maksie. Z grubszych rzeczy, to też w 17 roku robione było sprzęgło. Nie, w 16, sorry. W 16 roku było robione sprzęgło, ale z tym sprzęgłem, tak prawdę mówiąc, to od początku coś było nie tak, bo haczyło i czasami wpadało w dziwne takie wibracje i faktycznie wymiana pomogła, ale było wymieniane gdzieś po około 100 tysiącach. Ale to też dlatego, że moja mama no niestety jeździła z nogą na pedale sprzęgła i no przypaliła je. Przez te 14 lat raz były wymieniane klocki przód, tył i później raz były wymieniane komplety, tarcze przód i tarcze tył. I tutaj trzeba dodać, że w przypadku Megi tarcze są razem z łożyskami. To trochę podraża całą operację, ale z drugiej strony przy okazji macie wymienione dwa elementy i jest z nimi spokój. A nie, zrobicie czasami hamulce w starszym samochodzie, a za chwilę wychodzi łożysko i praktycznie jedną robotę trzeba robić dwa razy. Także ja akurat w sumie tutaj jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Jeszcze z usterek, które mi przychodzą do głowy, no to wypalenie kloszy przednich lamp. U nas jedna już została wymieniona, a jedną należałoby zrobić też w najbliższym czasie. I też nie są tanie, bo depo kosztuje 600 zł, co w przypadku takiego samochodu o tej wartości, no to jest, uważam, stosunkowo, no ale
nie ma wyjścia. Trzeba będzie wymienić, chociaż jeszcze to, a jest matowe, bo tam to po prostu już straciło granicę światła i cienia, ta prawa lampa, a ta lewa teraz już zmatowiała też, ale jeszcze świeci nieźle, ale na pewno trzeba będzie to w niedługiej przyszłości wymienić. Dobra, bo tak narzekam, ile to nie powymieniałem i ile, no w sumie nie kosztowało to tak naprawdę wszystko w sumie dużo pieniędzy, ale tak naprawdę ta Megin to jest, ja uważam, bardzo dobry samochód. Ja go lubię, pomimo że może jak ja bym kupował, to bym nie wybrał Megany pewnie osobiście, a już na pewno nie w tej wersji, która no jest taka dosyć kobieca, no ale trochę nie miałem wyjścia. Lubię ją na pewno za silnik, bo bardzo fajnie napędza ten samochód, pomimo że tu jest tylko tam 110 koni, 111, różne źródła różnie podają. To za sprawą tej krótkiej skrzyni biegów bardzo fajnie się to napędza. No niestety w trasie jest druga strona medalu, bo jest głośno, bo duża prędkość obrotowa jest, bo przy 140 jest to gdzieś koło ponad 4000 obrotów, więc szybko się na pewno tym samochodem nie lata przyjemnie. A i pali dosyć dużo przy takiej szybkiej autostradowej jeździe. Ja kiedyś na autostradzie miałem średnie spalanie na poziomie 11,7 litra na 100 km. Ale nie jechałem wolno, to fakt. Uważam też, że Megankę całkiem fajnie się prowadzi. Ten układ jest dosyć bezpośredni, co prawda, przynajmniej ja tak uważam, co prawda to wspomaganie elektryczne jest, może nie daje takiego super czucia, ale uważam, że Megana naprawdę nieźle się prowadzi i potrafi pokazać w zakrętach i dać przyjemność nawet jakąś tam. Powiem Wam jeszcze o jednej niesprawności, która wyszła w trakcie użytkowania tego auta. Niesprawności, która wyszła po latach i tak naprawdę całkiem przypadkiem, kiedy podłączyliśmy auto prywatnie pod klipa. I wyszło, że nie ma tam w lusterku czujnika temperatury, który być powinien. I to było śmieszne, bo jak odbierała mama ten samochód, no to właśnie nie było tej temperatury, ale stwierdziłem wtedy, że to Alize, to może nie mieć takiego, tam nie w specyfikacji jakoś mocno nie wnikałem. No i się okazało, bardzo ona chciała mieć tą temperaturę, tym bardziej, że w Astrze miała. No ale tam położyliśmy wtedy na to tak naprawdę rękę. Trudno, stało się jak się stało, no a po prostu po latach wyszło, że ktoś ordynarnie podpieprzył. Nie wiem, czy na placu dealerskim, czy na stoku, no ale tam. Jako, że jest to Alize, to nie ma jakichś nie wiadomo jakich ficzursów tutaj i wyposażenia, bo tak naprawdę jest to wersja podstawowa plus manualna klimatyzacja i jeszcze jest dorzucone fabryczne radio. I właśnie to radio, a w zasadzie pilot do jego sterowania jest fajnym ficzursem, bo jest bardzo wygodny i każdy użytkownik Renault to potwierdzi, że no jest to rozwiązanie super i do tej pory jest w bardzo podobnej formie stosowane w różnych autach koncernu. Czas kończyć przejażdżkę Meganą i pokazać ją Wam w środku i na zewnątrz. Renault Megane 2 debiutowało w 2002 roku w Genewie, czyli jakieś 3 miesiące po tym, jak moja mama odebrała świeżutką Astrę G i od razu kochała się w linii tego samochodu. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że 5 lat później będziemy kupować coś takiego nowego. O ile przód tego samochodu nie wzbudza żadnych kontrowersji, tak ten tył 19 lat temu był dosyć awangardowy. Renault poszło za ciosem i wtedy najpierw pokazało coś podobnego w Avantime, chwilę później w Versatisie, a potem Meganka dostała ten taki kaczy tył, który raczej podobał się kobietom. Faceci, jeżeli wybierali Megankę, to raczej brali pod uwagę wersję sedan bądź kombi, ponieważ zapewniały po pierwsze więcej miejsca na tylnej kanapie, a również miały dużo większy bagażnik. No w sedanie może nie tak ustawny jak w hatchbacku, ale no mimo wszystko większy. Bagażnik może nie jest jakiś super duży, ale jest dosyć ustawny. Co prawda ma dosyć wysoki ten próg, ale generalnie uważam, że jest całkiem niezły. Wnętrze Megi jakie jest, każdy widzi. Na pewno jest całkiem poprawnie pod względem funkcjonalności i ergonomii. W dużej części wykonane jest z miękkiego materiału,
i naprawdę są całkiem fajne. Tutaj jedynym minusem to jest kierownica, która po 156 tysiącach wygląda jakby miała 300, ale uwierzcie mi, że to jest autentyczny przebieg tego samochodu. Jak też również odłazi ta okleina na tutaj podłokietniku kierowcy. No tak niestety Renault robiło, to nie tylko w tym modelu tak wygląda. Tutaj też ta konsola środkowa również jest pokryta tym takim gumowanym jakimś plastikiem, który niestety z biegiem czasu traci właściwości i odpada. Całkiem ładna uważam jest ta kierownica, która jak w wyższych wersjach jest w skórze, to dopiero wtedy ładnie to wszystko wygląda. Tutaj jakby ktoś nie wierzył mimo wszystko, to proszę, 156 tysięcy, prawie 157. I tak minęło 14 lat z tym samochodem. Mam plan dalej nim jeździć. Oprócz napraw, które wymieniłem w trakcie filmu, to przypomniało mi się teraz, że jeszcze wymieniłem wąż od klimy oraz taki metalowy za bodajże 430 zł w oryginale oraz w tym roku był jeszcze wymieniony osuszacz również klimatyzacji. W zasadzie to wszystkim polecam Renault Megane. W tym momencie jest to tani samochód, chyba jeden z tańszych, które mają Isofix i oferują dość wysoki poziom bezpieczeństwa i czynnego, jak i biernego, bo Megana dostała wtedy, kiedy była rozbijana, 5 gwiazdek jako chyba pierwszy albo jeden z pierwszych modeli segmentu C. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, trzymajcie się. Elo.